poszło gładko. Drodzy Państwo, ten pierwszy nawrót oddziela od mężczyzn i tam... Źle, bo dzisiaj jechał nam się w bardzo dobrym tempie. Niestety po raz trzeci raz, może stety, że po raz trzeci rok już jadę rajd dolnośląski. Od 3 lat łapię na tym samym odcinku kapcia na lewym kole i dalej nie wiem dlaczego. Także to pozostaje kwestia do wyjaśnienia. Poza pierwszym odcinkiem, gdzie złapaliśmy kapcia i mieliśmy stratę i lekkie uszkodzenia auta, pozostałe odcinki wyszły, myślę, że rewelacyjnie, jak na nasze umiejętności, na nasz sprzęt przede wszystkim. Co, kolejny występ w Cieszyńskiej? Barbórka Cieszyńska, tak. Postanowiliśmy, że jeżeli dojedziemy, to piszemy się na Barbórkę Cieszyńską. Wisła, Cieszyn, okolice, tamte rajdy nas cieszą. No i będziemy chcieli na pewno wystartować. Witamy teraz na mecie załogę Sławomir Strychalski, Marcin Hinc, a puchary tej załodze wręczą poseł Robert Jagła i prezes zarządu okręgowego Bogusław Piątek. Dla załogi z numerem 121 puchary za zwycięstwo w pucharze Astry. Pierwsze miejsce w pucharze Astry, Sławomir Strychalski i Marcin Hinc. Muszę Was jeszcze szybko zapytać o tą zaciętą walkę.
I oto, czy to było szczęście, czy świetne przygotowanie, że waszym łupem padło właśnie pierwsze miejsce? Prostowałem prawą nogę trochę bardziej dzisiaj niż zwykle, no jesteśmy na mecie. Krótko zwięźle i na temat. Zwycięzcy w Pucharze Astry. Załoga Sławomir Strychalski, Marcin Hinc. Oni także wysoko w klasyfikacji generalnej, bo na miejscu ósmym.